w analizy Player profesor Agnieszka Chmoń-Dominczak, współtwórczyni reformy emerytalnej z 1999 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dzisiaj pani sądzi o propozycji likwidacji OFE i przeniesienia tych 160 miliardów na prywatne konta, na indywidualne konta emerytalne, bo ostatnio taka właśnie propozycja pojawiła się w dyskusjach, że to miałoby się odbyć w ten sposób. Ja uważam, że to jest zaprzeczenie całej idei reformy emerytalnej, która nam przyświecała w 1999 roku. Ja przypomnę, otwarte fundusze emerytalne były budowane z naszych obowiązkowych składek. To oznacza, że te składki, które odłożyliśmy w postaci oszczędności w OFE, były refundowane z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń. To nie były prywatne pieniądze? To nie do końca były nasze prywatne pieniądze, co zresztą... Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny, że to są jednak pieniądze, które służą naszej obowiązkowej emeryturze. Tak? Niektórzy z nas wybrali taką opcję, że byli w OFE, inni takiej opcji, że byli w OFE, nie wybrali. I teraz jeżeli... Niektórzy musieli. No niektórzy musieli. Ci, co mieli mniej niż 30 lat, musieli, ale ci, co mieli od 30 do 50 lat, nie musieli. Tak? Więc teraz, jeżeli wyobrazimy sobie tych 30-50-latków, niektórzy z nich wybrali OFE, niektórzy nie wybrali OFE. I teraz, jeżeli przesuniemy ich pieniądze z OFE do de facto dobrowolnej części, to oznacza, że oni będą mieli różne emerytury w systemie obowiązkowym. I to jest już niezgodne z całą ideą tego systemu. Ale to jest może jedyne, co można zrobić, bo idea systemu już legła w gruzach jakiś czas temu, OFE zdemontowano. Abstrahując od tego, czy to była zła decyzja, czy dobra decyzja, tak się stało. No i co zrobić z tym, co zostało z otwartych funduszy emerytalnych? Ten pomysł. Oddajemy te środki, to będą wasze środki prywatne, a więc oszczędzajcie sobie w trzecim filarze. To bardzo mocno wzmocniłoby trzeci filar. Tak, ale mamy też pracownicze programy kapitałowe, które będą wzmacniać trzeci filar, więc moim zdaniem akurat wzmocnienie trzeciego filaru odbywa się dosyć mocno. Od czerwca zaczyna się zakładanie pracowniczych programów kapitałowych. Niektórzy przedsiębiorcy zaczęli już tworzyć pracownicze programy emerytalne. Żeby masowo. Tak? Więc krótko mówiąc, budujemy trzeci filar, ale budujmy go ze świadomością, że robimy to z pieniędzy prywatnych. OFE jest jakie jest. Ja bym bardzo chętnie wróciła jednak do koncepcji, gdzie te składki niekoniecznie mechanizmem suwaka wracają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko tworzą nasze oszczędności obowiązkowe, z których wykupujemy emeryturę. Żeby jednak ludzie wiedzieli, że ich obowiązkowe składki po części inwestowane służą tej emeryturze. Zostawmy już tę część taką, jaką ona jest, z jej obowiązkowym charakterem. Nie mieszajmy dwóch porządków, obowiązkowych i dobrowolnych oszczędności. Pani profesor, w sytuacji, kiedy rzeczywistość jest, jaka jest, to trochę są, proszę wybaczyć, pobożne życzenia, bo wygląda na to, że historia OFE jest już przekreślona, czy przyszłość OFE jest przekreślona i może to jest lepsze rozwiązanie niż utrzymywanie właśnie takiego OFE, z których więcej pieniędzy wypływa poprzez suwak, niż tam napływa. No to może zamknąć tego suwaka. No to oczywiście to jest znowu pobożne. Ale czego się pytanie. Pani obawia w tym mechanizmie? Konkretnie jakie mogą być negatywne? Bo rozumiem, że o negatywnych skutkach pani mówi, mówiąc, że to jest zły pomysł. Znaczy na pewno ludzie będą mieli różne emerytury, tak? Ci co byli w OFE i ci, co nie byli w OFE, ci, co wybrali OFE, będą mieli mniejszą emeryturę w systemie obowiązkowym. Ale będą mieli te pieniądze na indywidualne konto. Ale nie mają obowiązku wykupienia emerytury z tych pieniędzy. Więc tak naprawdę tutaj jest kłopot taki, że po prostu nie będzie... możliwości, znaczy może będzie możliwość, ale nie będzie obowiązku korzystania z emerytury. Więc tutaj, jeżeli by już zastosować taką metodę, że to przesuwamy na jakieś inne konto, to trzeba było nałożyć na to konto obowiązek tego, że to jest emerytura, która jest wykupiona w postaci dożywotniego świadczenia. W stosunku do tej emerytury tak samo stosujemy na przykład gwarancję emerytury minimalnej. Tak? Bo teraz... Ja rozumiem, doprecyzuję i się upewnię, że chodzi o to, tu problem jest taki, że te pieniądze ktoś, przyszły emeryt będzie mógł wypłacić natychmiast po osiągnięciu pewnego wieku, tak w IKE 60 lat, a nie będzie miał zagwarantowanego świadczenia z tych pieniędzy, takiego świadczenia emerytalnego do końca życia. Dokładnie tak. To jest ten kłopot, że te pieniądze miały służyć finansowaniu naszej emerytury, czyli świadczenia do końca życia, świadczenia, które jest także objęte gwarancją emerytury minimalnej, więc znowu różnicowalibyśmy sytuację tych, którzy są w OFE i nie są w OFE, nawet jeżeli chodzi o gwarancję tego minimalnego świadczenia i dopłaty. Tutaj się pojawia bardzo dużo wątpliwości, także natury prawnej. Tak? Dlaczego mamy inaczej traktować tych, którzy wybrali OFE i którzy będą mieli ten dodatkowy bonus, a tych, którzy nie wybrali OFE i
oni będą mieli wyższą emeryturę, ale no nie będą mieli tych dodatkowych pieniędzy. Wracam do tego, nagle potężne pieniądze w indywidualnych kontach emerytalnych, czyli pani mówiła o PPK, ale tu gigantyczne ożywienie trzeciego filara, który jednak w Polsce się nie rozwinął. Ale pytanie, czy to oznacza, że ci ludzie będą inwestować więcej? Czy tylko przesuniemy pieniądze z jednych zarządów, a tak naprawdę nie przesuniemy, tak? Bo powszechne towarzystwa emerytalne mają się zmienić w towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające tymi środkami. Z tego, jak rozumiem te przekazy medialne, które teraz docierają. Więc tak naprawdę tylko zmienimy nazwy instytucji do czasu oszczędności, nie zmienimy istoty tych pieniędzy. Oczywiście nie będzie mechanizmu suwaka, tak? Więc to jest ta rzecz. Ale to nie oznacza, że nam się pojawi więcej aktywów w systemie, tylko te aktywa jakby zmienią swoją nazwę. W systemie będzie ich mniej, w systemie, jeżeli w będą... W systemie emerytalnym będzie mniej, ale na rynku finansowym nie pojawi się więcej aktywów, tak? No, poza suwakiem, który ewentualnie nie zadziała, ale jeszcze 1/4 zdejmiemy do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Bez 1/4, jest taki pomysł, że bez 1/4 do Funduszu Rezerwy Demograficznej, tylko 100% na prywatne, 100% sprywatyzowanych OFE, 100% środków na prywatne. No to, ale znowu kłopot, mówię, jest jaki jest, tak? Znaczy, nie jestem pewna, czy to w jakikolwiek sposób da impuls do tego, żeby ludzie oszczędzali więcej. Pojawia się bardzo dużo wątpliwości związanych z tym, że jednak to były obowiązkowe składki, jaki typ świadczenia miał być z tym związany, w jaki sposób jest stosowana gwarancja emerytury minimalnej. A wiąże pani jakieś nadzieje z pracowniczymi planami kapitałowymi w tym kontekście zabezpieczenia na jesień życia, bo nie zabezpieczenia emerytalnego takiego, gdzie jest wypłata co miesiąc świadczenia emerytalnego, prawda? Bo PPK nie jest takim instrumentem na razie. No nie jest, ale mamy już szczęśliwie wprowadzoną w trakcie dyskusji parlamentarnych możliwość wypłacania w postaci programowanej wypłaty przez okres 10 lat, z tego co pamiętam. No, wydaje mi się, że to jest mechanizm taki, który przy braku OFE i przy ich zmniejszeniu do tego, co mamy dzisiaj, wprowadzi jednak te dodatkowe oszczędności na dużą skalę, tak? Bo tutaj zakładając, że ludzie jednak będą szli za tą opcją podstawową, czyli bycia w pracowniczych programach kapitałowych. Pani zakłada, że większość zostanie? Myślę, że tak. Znaczy, tak jak patrzyliśmy na to, ile osób się wycofało z OFE, a ile nie, a tutaj przypomnę, opcją zasadniczą było to, że wycofujemy się z otwartych funduszy emerytalnych, to jednak ta moc tego, co jest opcją podstawową, dosyć mocno działa. Także mam nadzieję, że ludzie będą się decydować na to, żeby zostać w PPK, czy nie będą podejmować decyzji, że nie chcą być w PPK.